Ostatnio myślałem i się zastanawiałem, jak rozpocząć odcinek i się z wami przywitać, ale nie miałem do tego pojęcia, dlatego lecimy na spotkanie, więc no, siemanko, ja jestem Łuki i witam was w kolejnym odcinku z przyjacielskiej krainy Posioł Hard. No i bez problemu dzisiaj lecimy sobie, słuchajcie, z serwerkiem, ale mogę wam powiedzieć, że tak, to jest mój serwerek, nieważne, jak na razie jest, czy będzie kiedyś wyłączony, tego nie wiemy. Bo to pokażę czas, co się stanie i nie wiem, i chyba mam za głośno w słuchawkach dźwięki. Ale dobra, tyle przeżyjemy. A tutaj jest pan szkieleton, którego trzeba ubić, fajnie, dziękuję bardzo. I chyba wam nie pokazywałem, jakie moja ciałeczka wygląda, więc no, pozwólcie, że na chwilę odpalę sobie flya i wam pokażę z góry, jak wygląda moja ciałka. Więc no, moja ciałka wygląda póki co w ten sposób. Ale to jest, o kurde, słuchajcie, moja taka działka zewnętrzna, nieukryta, bo ja wam tak naprawdę nie pokażę mojej działki, która jest ukryta, bo tamta, jakby w razie ataku na serwer, to ja mam kopię zapasowe, safe i tak dalej, słuchajcie, ale w razie ataku ją na serwer, to nic się nie stanie z moją tamtą ciałeczką, jest no, będzie git, no chyba, że ktoś by X-ray, aby użył, to faktycznie jest po mnie, ale wątpię w to, że ktoś by użył tego X-ray, ale okej, nie ma problemu raczej. No i sobie pozbieram trochę teraz dzisiaj tych tutaj tego zboża i dzisiaj coś porobimy, bo akurat wam powiem, że dzisiaj miał wlecieć odcinek z Minecrafta na modach, ale nie wleciał z tego względu, ponieważ tak szczerze mówiąc, nie? Bo ja zawsze jestem szczery, jakby nie było, to jeszcze nie skończyłem mojego domku. A ja bym chciał wam pokazać, jaki efekt końcowy wychodzi z domku. Więc no, myślę, wydaje, że w tym tygodniu jeszcze odcinek z Minecrafta na modach wlecie i na spokojnie. Dlatego dzisiaj wlatuje taki krótki odcinek z serwerka Minecraft, więc no, nie jest za długi, nie jest za krótki. Każdy powinien sobie znaleźć tam czas to 10-15 minut, żeby sobie ogarnąć ten odcinek, co tutaj ja ciekawego porabiałem. Akurat to nie będę całej faremki zbierał, tylko chciałem tym marchewki tutaj pozbierać. I lecimy, słuchajcie, coś innego porobić. A co? Czyli chyba raczej dokończyć ten mój tutaj dom. Można powiedzieć, że to jest taki dziwny dom połączony z ogrodem, coś takiego. Kopalnię chciałem tutaj sobie zrobić, tak wyrysować, ale nie mam pomysłu na kopalnię, ale to się ogarnie. Zboża na razie nie zbieram, bo to tam wystarcza i chyba deszcz zaczął padać, tak? Tak. A my tutaj mamy, słuchajcie, przeżyte 569 dni, więc to jest git. Jest git i nie trzeba się tutaj czego martwić. Ostatnio sobie tak grałem, rozmawiałem z innymi na Discordzie i sobie zbierałem węgiel, więc to mam go trochę tutaj. Ale teraz się tak bardziej zastanawiam, co ja tutaj u góry muszę zrobić. Aha, zanim miasto atakuje górę, to ja tutaj muszę przede wszystkim zrobić jakieś okienko, bo ja tutaj wyglądam, jakbym był zamknięty w tym domku. Dlatego sobie zmodyfikujemy sobie tutaj pomieszczenie w tym domku. Co będzie tutaj jakieś okienko zrobione. Akurat tutaj, słuchajcie, no, ten odcinek tak naprawdę nie jest, słuchajcie, tak na siłę nagrywany, nie? Bo że ja nie mam pomysłu i nie wiedziałem, co nagrać. Oczywiście chciałem wam nagrać odcinek z Minecrafta na modach, ale z tego względu, że domek nie jest skończony, no to wam tego nie chcę pokazywać i spoilerować. Dlatego postanowiłem, że tutaj sobie ogarnę odcineczek i wam pokażę mniej więcej, co pozmieniało się na serwerku akurat u mnie w naciałce, bo w głównej wiosce, która jest, czyli czekajcie, tam są góry, tam czy nie, tak, tam są góry, to w tamtym tam kierunku jest wioska i tam się jak na razie nic się nie pozmieniało, więc no, jest git. A jakby ktoś by się pytał, no to kopia save'a jest robiona co 24 godziny, czyli można powiedzieć, że jak serwer jest resetowany, to od razu jest robiona kopia zapasowa safe'a. Więc no, nie trzeba się martwić, że ktoś będzie miał włam na konto i wszystko zniszczy, bo jakby nieco zniszczone, to zawsze można powrócić do stanu pierwotnego, czyli tam, gdzie jeszcze nic nie zostało zniszczone i mam nadzieję, że akurat nie będzie tutaj żadnych głupich dźwięków, ponieważ ja mam otworzone okno, więc no czasami mogą przyjeżdżać samochody sobie, ale okej. Tu ja sobie zrobił takie okienko,
takie prostokątne, tak jak wiesz, to nie ma być normalne okno. Tutaj mają być takie poplątane okna. Nie ma być dużo okien, aby po prostu dużo światła tutaj wlatywało do środka. I też będziemy robić sobie światła z paneli. Szkoda, że takie drzwi nie mogę robić. Ty, ja muszę sobie poszukać moda na wersji 1.14.4 na szklane drzwi. Na pewno jest taki mod. I przez to, że mam otworzone okno, to właśnie teraz wieje mi wiaterek i zimno mi trochę jest w pokoju, ale to się przyzwyczai człowiek, nie? Troszeczkę sobie tutaj pomodyfikuję sobie te okna. I słuchajcie, ja się dostał się na serwer jako wyzwicowy. Możecie sobie ogarnąć coś takiego jak strona, a jeśli tam jeszcze nie ma napisane, tam nie jest napisane jak dostać się na serwer, no to jeszcze was o tym poinformuję, więc no nie musicie się niczego się tam obawiać. Dobra, tu jest fajnie oświetlone, bingo set, tak miało być, elegancko, fransko. Więc no nawet szybciutko się dzisiaj wyrabiamy się z tym odcinkiem, jakbym wam bym tak miał tak powiedzieć. Tutaj gdzieś ja bym sobie ogarnął sobie kopalnię, wiecie? I ta kopalnia, jak byłaby tutaj takim złym pomysłem? Nie wiem, z kim to wyleciało, nie mam pojęcia. Ha, chyba jak ściankę rozwalałem. Tutaj też by się coś przydało, bo te schody, to ja nie wiem, czy tutaj jest ten dobry pomysł. Ale ok, żeby ten super tutaj tak śmiesznie nie wyglądał, słuchajcie, to ja go tutaj tak go pomodyfikuję i wkupię właśnie w płocie właśnie do lewej skrzynie. Ale ciul, my to pozmieniamy i to naprawimy. Skrzynkę muszę zabrać, bo tą skrzynkę to akurat przerobię sobie tutaj gdzieś obok, położę tutaj i może koło tego, nie, koło tego lepiej nie. Kolejna skrzynka nie będzie tutaj w rogu, o i będzie bingo. To sobie zabierzemy i sobie tutaj podbudujemy i będzie też grało, jest ok. Co z tą ścianą, słuchajcie, tutaj jak na razie jeszcze nie wiem, ale można już porobić sobie chyba tutaj jakieś tutaj pomieszczenia, mi się tak wydaje, że tutaj mam jeszcze tiert, tak, bo skończyłem robić sobie sufit, więc mam dlatego tutaj tiert i ten tiert sobie skopiemy go jeszcze sobie go dzisiaj w tym odcinku. Bo dzisiaj takie tuperele chciałem sobie tutaj porobić, aby nie było tak, wiecie, tak o, na odwal się po prostu. Dobra, ten bruch będzie tutaj niepotrzebny i możemy śmiało rozwalać sobie tutaj tego tierta, okej. Okay. Rozwalimy sobie tego tierta i będzie teraz lepiej tutaj wyglądało. Ja chciałem, słuchajcie, tutaj zrobić szklany, tak? Ja czasami się zastanawiam, czy ja nie popełniłem błędu z tym tiertem, ale ja przecież to cały czas mówię, że ja zawsze mogę sobie to pomodyfikować i zobaczyć, jak będzie tutaj to najlepiej wyglądało. Więc póki co, dach jest tutaj taki zielony, ale on musi mieć tutaj swoje belki porobione, żeby jakoś jednak to się trzymało, bo beton to taka sama od siebie nie będzie się trzymał. Tak mniej więcej tam gdzie dotknę, to tam to sięgnę, to tam skopię ten tiert, a dalej to ja sobie to tylko skopię poza odcinkiem, bo trochę tego tiertu tutaj faktycznie jest. No i kolejny samochód jedzie, no co za obciachy robią mi tutaj na odcinku, no co za smakosze to nie są. Dobra, tutaj to mamy to ogarnięte, tak? Tutaj jeszcze chyba ogarniemy to, co czy nie? Tak, damy radę, spokojnie. Ogarniamy sobie tak to mniej więcej. I tutaj, w tym miejscu, słuchajcie, zrobiłbym sobie tutaj akurat szybę, wiecie? Fajną szybę taką bym robił. Więc mam fajny pomysł, co ja tam zrobię. Szybę oczywiście zrobię sobie płaską, czyli dwa razy sobie oblukamy po 32 szyb. Najpierw sobie na pewno tutaj zrobimy tą poręcz ze szkła, żeby ładnie to wyglądało. Bo ta poręcz się przyda, bo jak ja będę schodził, to jak debil, to mogę teraz spaść. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. I będzie grało. Jest gitara. Bo jejku, straszne dźwięki, jejku, naprawdę. To jest coś takiego, tak? Dobra, więc tutaj nie wypalą takie szyby, tylko tu wypalą szyby jako szkło, jakie bloki, więc no, bloczki tutaj trzeba walnąć. Dobra, taka wysokość jest idealna i będzie pasowała. Bingo będzie, super bingo. No to na razie nic nie będę robił, więc no, tutaj można sobie już okno walnąć. Fajnie będzie wyglądało. Dzisiaj sobie już oświetlamy i wpuszczamy to światło do tego domu.
On już tutaj tak zaczyna to tak fajnie wyglądać. Ale żeby to miało jeszcze większe ręce i nogi, to ja sobie to tak to bardziej otworzę na poziom taki. Będzie kit. Będzie chyba kit, nie? Dobra, powiedzmy, że będzie kit. Spoko. I tutaj tak samo powiedzmy. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Jest git, okej. Dobra, a i tutaj co tym balkonem się łączy. Ja sobie tak myślałem, czy tutaj czasami nie zrobię sobie drzwi, słuchajcie. Jakby takie wyjście na balkon. Ja chyba sobie to zrobię tak ogólnie. Tutaj takie coś będę miał zrobione. Tutaj coś takiego, a tutaj taki balkonik. Idę po sobie po schodki, bo ty. Tego nie myślałem, a tu jedna, słuchajcie, patrzcie, no. Ogarniacie sobie takie różne tuperele i co się okazuje? Że możecie sobie coś tutaj takiego fajnego wykombinować. I fajnie to nawet wyszło. I to jeszcze po drzwi przezowe. I będzie kit. Oj, akurat jedną sztukę mamy, to jest ok. Żeby to tak wyglądało jak powinno, to zrobimy to w taki sposób. Jest fajnie, mamy obejście naokoło, mamy wyjście na dach. Okej, okay, fajnie. Nie myślałem, że to tak fajnie wyjdzie, ale jest ok. I też wpuściłem sobie fajnie teraz światło do środka. Spaczko, fajnie to wyszło. Tutaj bym coś wykombinował, a tutaj co my mamy? Tutaj mamy niepotrzebny blok, którego sobie rozwalę. Aha. To mamy coś takiego, tak? Czyli tutaj ja mogę dać sobie beton i tam damy sobie na pewno beton, tylko nie teraz. Tutaj też beton musimy dać sobie na podłogę. A tutaj jak wygląda? To wygląda w ten sposób, tak? Ok. To sobie zrobimy tutaj też modyfikowanie ze szkła. Tak, to będzie spoko pomysł. Ok. Czyli modyfikowanie ze szkła, jak ja to mówiłem. Coś takiego. I tu zrobimy takie panele okrągłe, czyli dotąd. Fajnie to będzie wyglądało, podoba mi się już to pomału. Bo będzie więcej światła w środku. Bo tak to było takie zamknięte gówno i tu nic tak naprawdę nie było. A tak to będzie teraz więcej wpuszczone światła. A, ja tutaj nie wpuszczę teraz. Czekajcie, nie, ja tutaj wpuszczę, spokojnie, dobra, uda nam się to zrobić. Idę jeszcze sobie po kamienny kilof. Czemu kamienny, a nie tam żelaz na przykład? Ponieważ żelaza mi tutaj jak na razie szkoda mi na to. Wolę sobie zrobić kamienny i popukać trochę kamiennym. I to mi jak na razie tutaj będzie wystarczało. Tam dalej raczej nie. Tak, tam dalej raczej nie będę szedł. I tutaj to tak idealnie wystarczy. Tutaj sobie beton walniemy. I tutaj ja mogę zrobić spokojnie sobie panele. A panele ma, więc sobie tutaj tak walniemy. Czasami sobie tak myślę, czy tych panel tak nie zostawić. I tutaj też tak bym musiał to zrobić. Dobra, walniemy to tak. Czasami sobie myślę, czy czasami tak sobie tego tak o po prostu nie zostawić. Ale to nie, to by nie miałby noków i rank, coś takiego. No nie wiem właściwie, słuchajcie, co tutaj tak wykombinować. Może na razie to zostawię. Na razie chyba to zostawię. Tutaj bym takie dziwne okno bym wykombinował. Tutaj jeszcze. Takie gwiazdkowe. Okej. Tutaj powiedzmy wyszkicujemy. Tutaj. Tutaj na dole. Okej, dobra. Powiedzmy, że będzie ok. Z tego względu, żeby to jednak tutaj miało swoją różnorodność i to wszystko nie było takie same. No, modyfikujemy sobie tutaj trochę ten domek. Jest ok, nie? Dzisiaj w odcinku tylko to zrobiliśmy, pomodyfikowaliśmy sobie tego domek i jak na razie jest, słuchajcie, kites. Bo akurat to mam plan, słuchajcie, na kolejny projekcik, ale na razie chciałbym skończyć sobie tutaj ten domek. Czy tutaj walnąć jeszcze jakieś okno? Tutaj będę takie okienko walnął. Tak? Coś takiego. I tak na ukos. No i tam tak samo.
Okej, okay, zebrane, zebrane. Czekajcie, mam flya? Nie mam flya, myślałem, że mam flya. Okej, okay. Dobra, dobra, jest, jest. Fajnie to wygląda, zaczyna mi się to podobać. Tutaj jeszcze nie wiem, co tutaj wykombinuję, bo za chwilę będzie za dużo tego wszystkiego. Ale tutaj jest na dole git, o to chodziło. Sprawdźmy sobie to na flyu, jak to wygląda. Tutaj na razie nie wiem. Bingo, jest git. Tak jak powinno wyglądać. Jest bingo. Czekajcie, bo ktoś będzie mówił, że ja flya używam. Wyłączę sobie tego flya. To jest bingo i tam jest też bingo. Super, mi się to strasznie podoba. Jest ideolo to jak powinno być. Więc no jest kites. Mówię, jak chcecie to łączyć, słuchajcie, wy jako widzowie na serwerach, no to wpijajcie na stronę, macie link w opisie i tam wszystko macie opisane, co i jak to trzeba zrobić. Ja po sobie odcinki na pewno ogarnę sobie porządek w ekwipunku i będziemy, słuchajcie, już robić kolejny projekt, ale to już nie będzie tutaj u mnie, tylko to będzie, słuchajcie, tak naprawdę mówiąc, w głównej wiosce. Więc no, taką informację tylko chciałem wam powiedzieć. A moja ciałeczka tutaj wygląda wyśmienicie, zajebiście, super. Jestem z tego zadowolony. Więc no, to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Skoro tak, subskrybujcie kolejny kanał, by być na bieżąco, żeby nie pominąć żadnego materiału na tym kanale. I widzimy się tak naprawdę w kolejnym odcinku. Nie wiem, który to będzie w kolejnym odcinku, chyba trzeci z tej przyjacielskiej krainy. Tak podejrzewam. Ciekawe, do którego odcinka dojdziemy w tej pierwszej edycji. I wszystko macie podane w opisie, czyli wbijajcie na stronę, tam macie wszystko podane. A jak jeszcze tam nie ma informacji takiej, której wyszukacie, to wkrótce ona tam będzie napisana. Nie przetrzymając, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, no i cześć. I tak jak właśnie zawsze mówię, aby się z wami pożegnać, robimy coś takiego i teraz, pa pa, hej!